Cześć, witajcie serdecznie, ze mną jest Maciek. Hej ludzie. 24 maja 2023 roku na prezentacji Showcase od PlayStation Jim Ryan potwierdził pogłoski, plotki, jakie... Istnienie w ogóle. Istnienie nazwy PlayStation Projekt Q. Tak. To znaczy myślę, że to może być tak, że... Nazwa może być jeszcze zmieniona. Mi się wydaje, że nazwa będzie zmieniona, bo ona taki jest, wiesz... Taka mało sexy, taka mało sonowa. Dokładnie, nie? No jest to taki codename jak na razie, tak mi się wydaje, więc nazwa może być zmieniona, ale mówią o otwarcie o PlayStation Projekt Q. Tak. Bo to było takie rzucone od niechcenia, tak? Projekt Q istnieje, do tego jeszcze będą słuchawki, pchełki nowe. Dokładnie tak. Mamy tutaj na zdjęciu, wy zresztą widzicie na przebitkach, my widzimy to, żebyśmy mieli... pogląd. Łatwiej po prostu, tak. Łatwiej. Słuchajcie, ja przeczytam oficjalną notkę, co PlayStation napisał o tym akcesorium, bo to jest akcesorium, a nie konsola, jak tak. Dużo graczy myśli. Dlatego zawód jakiś tam może być i rozczarowanie, no... Chcemy, gracze chcą konsolę. Ja się nie nastawiałem na konsolę. Ja też nie. Zawsze, raczej sądzę, że po prostu w tym momencie Sony nie może sobie pozwolić na przenośną konsolę tak, żeby oddzielne gry były tam dedykowane. Tak, by to albo byłoby coś, ale nie wiem, odpalamy gry z PS, ściągamy cyfrowe wersje na taką przenośną konsolę i ona się odpala w 720, coś takiego. Dokładnie tak. Niż taka oddzielna, pełna konsola. Mamy tutaj wystawione Nintendo Switch. Steam Decka, PS Vita, drugą rewizję, PSP, klasyczny model, ten PSP Go, tak, prawda? Pierwsza konsola tylko tylko cyfrowa. Wyłącznie cyfrowa, dokładnie tak. No, ale uwielbiam. Ona jest słodka. Tak. Wiesz co, pierwszy raz jak ją widziałem, mówię, kurczę, żeby można było ją zhakować i wgrać swoją bibliotekę gier na PSP. W szczególności, że ona miała już 16 GB. Tak. I słuchajcie, ogólnie oprócz tego, że tutaj można dodać pamięć, ale jest to strasznie upierdliwe, bo to trzeba rozebrać konsolę, to jeszcze... Nie, pamięć można przez kartę mikro... Ale to ja widzę, z dołu jest, ale jeszcze możesz ją bardziej ten pochodować. Tutaj jest ładowarka, ale gdzie tutaj się... No właśnie. Tutaj, M2, widzisz? No tak, ale to jest, wiesz, jeszcze można się podbić. Można, no, ja pewnie, że tak. Ja mam tutaj, ja już mam tutaj kartę, chyba drugą 16, co dało mi... Łącznie 32 GB, jak na tamty standard, to było bardzo dużo. Świat i ludzie. Tak, dokładnie. Ale ogólnie jak trzymasz PSP Go, to masz, to czujesz trochę jakbyś trzymał tego Sony Ericssona, pamiętasz? Xperię. Ogólnie musimy zdobyć jeszcze Xperię. No. Dobra, teraz nie będziemy się kombinować, no nie? Bo nie chcę być karta. Tak, musimy dorwać Xperię, bo Xperia była, a czy PSP Go było wzorowane na Xperii. Tak. Jak dobrze i to pamiętamy, to identycznie to tak, identycznie się rozkładało chociażby. Dobra, ale nie o tym teraz mowa. Mhm. O konsolach przenośnych też będziemy rozmawiać, jeszcze nie w jednym materiale, bo będziemy chcieli wszystko przedstawić, tak. Po prostu co istnieje od stajni Sony i innych firm. A teraz się skoncentrujmy na tym akcesorium, które zadebiutuje w tym roku, Maciu. Mm-hmm. Nie wiemy jeszcze ceny. Cena, bo słuchaj, tutaj tak naprawdę, ale do tego dojdziemy pod koniec. Wszystko zależy od ceny, tak wszystko naprawdę, zależy od ceny to raz, a dwa, jaki będzie system. Bo jeżeli to będzie pełny Android, to jeszcze ludzie mogą to traktować jako taki, taki tablecik, jako ten. Tak jak widzicie, to jest tak naprawdę DualSense połączony razem z tabletem. Tak. Więc te urządzenie, ten tablet będzie wykorzystywał też wszystkie funkcje, jakie nam dostarcza... Haptyki, wibracje, no, ekran dotykowy jest po środku. Dokładnie tak. Więc no, wszystkie te feature'y DualSense'a będą wykorzystywane, co dobrze, fajnie przyłoży się na imersję. Odnośnie jakie to, to już rozmawialiśmy w niejednym odcinku, tak. Więc zapraszam, pod koniec tego filmu znajdziecie materiały o DualSense'ie, Edge'u i zwykłym chociażby. Nie masz takiego poczucia, że to wygląda trochę jak futurystyczny pad od Wii U? No tak też teraz mówią. Zgadza się. Pytanie, czy będzie też tak, czy zasięg będzie tak dobry jak w Wii U, bo byłem zadowolony, powiem Ci szczerze. To znaczy, co byśmy musieli teraz przetestować. Zgadza się i polatać po piętrach. Tak, bo słuchajcie... Bo też przedstawimy Wam testy, bo możemy teraz bezpośrednio sprawdzić mniej więcej, jak na czym to będzie funkcjonowało, bo na tym samym będzie bazowało, czyli podłączymy konsolę remote playem. No to taki remote play device to jest, nie? Dobra, ale przeczytam co Sony i będziemy na tym bazować.
Projekt Q to dedykowane urządzenie, które zostanie wprowadzone na rynek jeszcze w tym roku i umożliwia granie w dowolną kompatybilną grę zainstalowaną na konsoli PlayStation 5 za pomocą gry zdalnej przez Wi-Fi. Dobrze, tutaj zrobimy przerwę. Czyli po prostu mamy wszystkie gry, które mamy zainstalowane na konsoli PlayStation 5 z dysku, czy to z czwórki, czy z piąteczki, odpalamy sobie bez problemu, przerzucamy to właśnie na to urządzenie, które nam dostarczy. Możemy to teraz już zrobić, prawda? Bo jest aplikacja na telefon Remote Play. Tak, tak. I właśnie dlatego ludzie się zastanawiają, po co to jest, jeżeli mogę sobie aplikację na przykład na tablecie. Po to, żeby wykorzystywał właśnie te funkcje DualSense'a. Tak, to jest jedyne. To jest typowo akcesorium zajawkowe dla fanów PlayStation. Ale powiedz mi to... I tu chodzi o cenę, bo teraz możemy sobie to przerzucić na telefon, czy chociażby na Steam Decka, prawda? Tak. Ten Remote Play. Więc tam to jest takim dodatkiem i to będzie trzeba traktować jako dodatek i ogólnie fajny gadżet i mam nadzieję, że to będzie ułatwienie skonfigurowania też tych akcesoriów. Czy nie lepiej byłoby zrobić Bona, czyli to co Sony wydało jakiś czas temu, to nakładkę na telefon, w postaci pada, żeby zrobić w wersji właśnie sensowej i podłączyć do każdego pada i zrobić wersję na iPhone'a i na Androida, niż wydawać cały sprzęt, no którym musi w fabryce zapłacić. Okej, okay, no ale ile byś zapłacił za same nakładki? Sony by pewnie za to zakasował około 350 zł, ale żeby miał funkcję DualSense'a, to już musi być ta mechanika. No, ale to nawet, słuchaj, nawet liczmy 600. Okej. Okay. Ale to mogę podłączyć do każdego telefonu. Mówisz o kwocie 600 zł bez wyświetlacza już, a prawdopodobnie pogłoski mówią, że całe te akcesorium ma kosztować 900 zł. No to już wolę dopłacić i kupić jako całe akcesorium w zamkniętej jednej. No bo cena graniczna dla mnie na to akcesorium to jest 1500. No dla mnie to byłoby za drogie. To nie może to kosztować tyle co Switch. Oczywiście, to nie może kosztować więcej niż samodzielna konsola, tak. Uważam, która jest obecna na rynku. Ile jest Steam Deck? 1800 zł. 1800 zł wersja 64. Dokładnie tak. To nie może być droższe od Switcha, to nie może być droższe to od nie może być, Steam Decka. Nie może być tańsze od 300 zł od Steam Decka, bo już tutaj to jest taka granica, że dołożę sobie, no te haptyki sobie poświęcę. Maksymalna cena na to urządzenie, uważam, powinno być 1000 zł, jak będzie 1200, to też będę brał pod uwagę. Jeżeli to będzie właśnie cena porównywalna jak DualSense Edge w dniu premiery, to jeszcze ok, ale pamiętajmy, że to jest dodatek. My teraz możemy tak naprawdę z tego już korzystać, z tej tak. funkcji, którą oni nam tu dadzą, więc to jest tylko takie urozmaicenie, no i taki większy fan, tak? Mhm. Bo co oni nam wprowadzą? Dobra, tak więc czytam dalej. Gry zdalnej poprzez Wi-Fi, na tym stanęliśmy. Dzięki żywemu 8-calowemu ekranowi LCD, który może wyświetlać obraz w rozdzielczości do 1000 do Full HD, czyli 1080p przy 60 klatkach na sekundę. Mówią, że będzie wyświetlacz wyrazisty, ostry, ale trzeba zaznaczyć, że to będzie wyświetlacz LCD. W Steam Decku tak samo jest. No tak. To nie jest OLED. Tak więc... No jest wyższa rozdzielczość niż w Steam Decku. Tak, ale mówimy o technologii. Tak. Więc LCD, rozdzielczość, słuchajcie, będzie do Full HD przy 60 fpsach, to okej, okay, fajnie się przełoży. Czyli wszystko zależy od naszego internetu. Tak, Nintendo Switch ma 720p rozdzielczość. Ja nawet sobie tutaj, PS Vita na przykład ma 5 cali i rozdzielczość 960x544 miał. Nintendo Switch OLED no to ma 7 cali, tak jak Steam Deck. A zwykły Switch 6,2 cala. Ten. No. Tak więc no to będzie dosyć duże. Będzie miało 8 cali. Ale 8 tak naprawdę cali. To tylko to jest Steam Deck ma 7 cali, tyle co OLED, pamiętamy. Tak. Więc o 1 cal będzie jeszcze większy ten. Czyli tak jakby nie było tych ramek. Może ja sobie przyniosę jeszcze kontroler DualSense, bo pewnie na wielkość to musi być, Maćku, identyczne na wielkość jak boki... Jak Sensa. Jak Sensa, no tak. Więc... Ale poczekaj, bo my mamy tutaj zdjęcie. Mhm. Czy nie, może być tak, że mogą być dłuższe, wiesz? Mogą być dłuższe, prawda? Ale powiem ci, że chciałbym mieć te odblaski w oryginalnym padzie, nie? Tak, no widzicie, tu są takie właśnie te gadżety. Zobaczcie, jeżeli on byłby na taką długość, ale nie wydaje mi się, bo wydaje mi się, że te końcówki... No 8 cali ma mieć. Bo wydaje mi się, że są dłuższe, zobacz, widzisz? Mhm. I zobacz, bo i ekran może jest... Może tak, może zobaczymy. Są dłuższe,
co uważam, że powinni to tak przystosować właśnie, żeby się dobrze w ręku trzymało razem z tym 8-calowym ekranem. Czy będzie dotykowy? Pewnie będzie. Pewnie będzie, ale nie mamy jeszcze o tym więcej informacji. Dobrze. Urządzenie zapewnia ostry obraz i płynną rozgrywkę przesłaną strumieniowo z PlayStation 5, gdy jesteś z dala od telewizora. I to teraz przetestujemy, jak to się sprawdza nam poprzez Steam Deck. Tak. To Wam sprawdzimy. Urządzenie zawiera wszystkie przyciski i funkcje kontrolera bezprzewodowa DualSense, w tym wyzwalacze adaptacyjne i dodatkowe sprężenie zwrotne. To o tym wszystkim, tak, co wspominaliśmy. Dobra, tak więc co? No co można się więcej po tym urządzeniu spodziewać? Zadebiutuje w tym roku, jeżeli to będzie cena adekwatna, ale to jest cały czas dodatek, tak, bo my bez tego możemy żyć. Tak, bo słuchajcie, my cały czas wracamy do dwóch rzeczy. Że najważniejsza tutaj jest cena, tak, najważniejsze jest, czy to będzie w ogóle na Androidzie. Bo ja tego nie muszę obecnie kupować, żeby korzystać z tej funkcji, tak, którą mi teraz dostarczą z tym akcesorium. Tak, bo to akcesorium nie daje nam nic. Nic. Co by wzbogaciło PlayStation. To jest tak jak... Okej. Tak. To jest tak jak mówiliśmy w samochodzie, że to jest taka, to jest taki sprzęt dla ojca, który wraca z roboty, żona ogląda Złotopolskich i on chce sobie pograć. Ja na przykład z tego będę korzystał, bo tak jak wielokrotnie wspominam, OLEDową wersję Switcha mam w sypialni, przed snem sobie lubię włączyć. Z miłą chęcią, jeżeli zasięg będzie mi odpowiadał w tym urządzeniu, to też bym sobie grał po prostu w łóżeczku już przed snem. Partyki, słuchajcie, bezpośrednio z PlayStation 5 na tym wyświetlaczu, więc no, jak dostanę to w Full HD, no to tam piksele będą mi się zgadzać i to będzie pięknie. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a my teraz przejdziemy do testów. Do testów i po prostu skoncentrujemy się w przerzuceniu obrazu i zobaczymy, jak to kwestia... Dokładnie. Kwestia się ma w opóźnieniu i tak dalej. Pozdrawiamy, trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć. No i bardzo proszę, mamy Spidermana w tym momencie włączone. I słuchajcie, jak widzicie, troszeczkę dźwięk na pewno ma problemy z delikatne, ale płynność jest zadowalająca. Powiem ci, że no, biorę pod uwagę, że Sony musi to dopracować, żeby to naprawdę lepiej to działało, bo to jest zadowalająca jakość, ale wiesz, o co chodzi. Tak. Ja w tym momencie wykorzystuję urządzenie, które już kupiłem i wykorzystuję do czegoś innego. Nie kupiłem tego celowo pod to. Więc tak, jeżeli... To jest inne podejście. Dokładnie, to jest inne podejście, więc teraz mi to nie przeszkadza, ale jak miałbym wywalić na to 1000 zł i mieć problemy jednak z dźwiękiem, a telewizor jest tak naprawdę tuż obok, dosłownie parę metrów, no to jednak bym chciał, żeby to mi lepiej działało, Maćku. Tak, i słuchajcie, testowaliśmy to dwa piętra niżej, to się już nie dało. Zaraz zejdziemy, zobaczycie. Odpalaliśmy i już były artefakty, tak? Tak. Były artefakty. Widzicie? Czasem mryga. Jestem też pewny, że to jakbym, jakbym posiedział w ustawieniach, to pewnie bym to zlikwidował. Ale jako, że chcieliśmy tak na szybko Wam pokazać... Polataj po całym tym. Tutaj opóźnienia. Żadnych opóźnień nie widać, nie? Tak. No, jesteśmy parę metrów od konsoli. No dokładnie, jesteśmy parę metrów od konsoli. O, tutaj coś czasem przerwało. No i trzeba powiedzieć, że mamy idealny internet tutaj. No tak. Tutaj mamy 1 gigabit na sekundę, więc... Chyba tylko jakbyśmy podłączyli po kablu, byłoby lepiej. No tak. Ale widzicie, no czasem jakiś artefakt, jakieś przerwanie w transmisji jest. Szkoda, że nie mam Spidermana na Steamie, to byśmy porównali go z wersją natywną. Tak, to się przyjemnie gra, no ale jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, więc tak to zbytnio bym nie grał. Te urządzenie potrzebuję właśnie, żebym mógł zejść piętro niżej i tam się cieszyć konsolą, która jest na przykład piętro wyżej, więc zobaczycie, jak to się prezentuje w tym momencie właśnie w takim domku jednorodzinnym czy segmenciku, który ma dwa piętra, więc no nie powinno się przerywać to urządzenie, jak już kupię, uważam. Przynajmniej, no wiadomo, że ja na pole pójdę, no to spoko, mogę nie odbierać. Ale jak w ogródku, to z miłą chęcią mógłbym pograć, nie? Mhm. Dobra, to co, schodzimy, nie? Schodzimy. No dobra, jesteśmy piętro niżej, dokładnie jesteśmy w sypialni. I działa tak samo ładnie, płynnie, powiedzmy.
jak to miało miejsce bezpośrednio przy telewizorze na drugim piętrze. Nawet, no nic nie przerywa. Nawet lepiej, nawet większy jak był spokojny. Nawet lepiej, tak, no. Ale to chyba dlatego, że po prostu gra się chyba ten Steam Deck, nie, jest. No czasem jest trzeszczy, jest takie trzeszczenie, słuchajcie. Czy to może być jakiś inny... Jak źle skompresowana MP3, nie? Tak, czy to może być jakiś inny kodek do internetu możliwe, ale... Ale sama gra nie przecina, nie mamy nawet żadnych przycięć takich, co zauważyliśmy czasami, ale dźwięk się ten, przerywa. Tak. Zejdziemy teraz kolejne piętro niżej i zobaczymy, jak to w salonie i w ogródku się prezentuje. Dokładnie. Mam zdjęcie. No i dobra, jesteśmy w salonie. No tutaj już jest kompresja zdecydowanie widoczna, w szczególności przy ruchu obraz nam są opóźnienia, są przerwane sygnału, no i kompresja przy dużym ruchu, no to widać po prostu tą kompresję, te piksele wychodzą, nie? Tak, ale powiedzmy szczerze, że tak, mamy grube ściany, sufity, tak. Dwa. Dokładnie. I do tego jeszcze mamy drugą sieć, która też tu panuje. Dokładnie. Ale jest to zadowalający poziom, jeżeli mówimy, że jesteśmy dwa piętra niżej, nie? Tak. I teraz co? Jeszcze ogródek? Tak. Więc wyjdziemy sobie na ogródek. Nie jest źle, naprawdę. Nie jest źle, jest zadowalająco. Myślałem, że z każdym piętrem będzie coraz gorzej, ale zasięg jest lepszy. A jeżeli tylko by to poprawili przy tym akcesorium, to będzie jeszcze lepiej. Tak. Tutaj jest identycznie jak w salonie, więc nie ma żadnego problemu. Powiedzmy, chyba musiał pójść do przodu trochę, żeby się rozłączyło. Tak, ale jest, uważam, no. Uważam, że jest dobrze. No. Słuchajcie, to latanie po wszystkim. O, teraz na przykład jak wróciliśmy z ogródka, to nie może złapać jakoś zbytnio... Rozdzielczości. Rozdzielczości. O, teraz było widoczna rozdzielczość, co? Tak. Ale ogólnie mamy mnóstwo tych artefaktów. Tak. Ale to wszystko zobaczymy. Okej, tak więc widzieliście, jak to się prezentuje. Z Maćkiem testowaliśmy, po piętrach lataliśmy. Powiem wam szczerze, że ciężko jeszcze stwierdzić, czy jest to gra warta świeczki. Zobaczymy przede wszystkim cenę. Na razie mówią plotki o 900 zł. Zobaczymy. Pamiętajmy, że to jest akcesorium, które jest nam tak naprawdę niepotrzebne, bo bez tego już można grać w takim systemie, ale jeżeli cena do jakości będzie dobra, no to z miłą chęcią, jeżeli to będzie ten sygnał jeszcze poprawiony, to jak najbardziej. Trzymajcie się jeszcze raz, hej! Hej!